zobaczę sobie, czy nagrywanie włączyłem, bo nie mam tego pokazane. Tak, jest. Dobra. Kopalnia diamentów. Pyk. Skąd to ubezpieczyłeś? Jeden raz. Kurwa, tyle czasu jebałem, żeby nic nie było, tak? W tym kurwa w garażu. No wiesz, to jest arma. Znaczy Altis. Za dużo skryptów nawsadzali, pobugowało się wszystko i tyle. Tak dziwne, że nikt diamentów nie robi przy tej cenie. Widać tam kogoś?
Widać tam kogoś? Nie. Ciekawe, jakim cudem ci nie zapisało tych diamentów. Mam pojęcia nie mam, kurwa. Zresztą to było wszystko przerobione. Zolin przecież widział, co nie? No. A on też coś tam pakował do swojego? Nie, nie, tylko mojego pojechaliśmy przerobić, wiesz? Aha. Wtedy jak wykopaliśmy, pojechałem do garażu, a wczoraj wyciągnęliśmy go, jak on wszedł, co nie? I pojechaliśmy przerobić. Aha. Wiesz, mieliśmy tam 5 minut do restartu, już kończyliśmy przerabiać. Pakowałem to do samochodu, patrzę, 300 sztuk jest, jest. I ten, zapisałem. Nie wiem, szkoda, że nie masz tego nagranego, byś do adminów to dał. Czy tam na stronę Altisa. Może by ci oddali za diamenty.
Nie za diamenty, bo cena nie wiadomo jaka była. I żeby się spędzały w samochodzie. No. Zapowiada się długie zbieranie na rebelkę. A te kryjówki gangów trzeba przyjmować co jakie restart? Trochę do niczego. Szybko idzie. To nie mogę wrzucić, ile on myśli. Nie, dobra, przyniosło. Ale szybko idzie go pakowanie. Już tak w 15 minut mniej więcej robimy. Trochę mi to też zdążylibyśmy zapakować. Zamiast zamaka. Dobra, pełno. A u ciebie? Cały samochód? Tak. Ja też mam pełno już. Dobra, to wsiadamy. Na plecach też, tak? Masz pełno? Tak. Dobra, rzucę na przetwór. Nie wiem, ile mamy jeszcze czasu? Jest 40 minut, no 40 minut. To chyba zdążymy na przerób, nie? Jak uważasz? Jeśli nie stworzymy, to będzie lipa. To coś się najwyżej przerobi, a resztę pojedzie. To bez sensu przecież. Albo jedziesz do garażu, albo nie wiem. Bo jak się nie wyrobimy, no to tam będziemy bez samochodu. Nie, to jedziemy do garażu. Można coś najwyżej wyciągnąć i jeszcze tutaj przyjechać i dokopać. To,
No można. Ile to zajęło nam, ile? 6 minut może? No nie, tu jest 20. Nie, no. A wyruszyliśmy, nie wiem, o której. Jakoś tak chyba, nie wiem, 3 czy jakoś tak. Ale kopanie szybko poszło. No Herta to będzie, tutaj weszło 150, to będzie 2 razy dłużej. No. Kurwa mnie to, słuchaj, jak my, no przecież tyle czasu nam to zeszło na to. No przerabialiśmy chłopie we dwóch, kurwa. Akcja taka, że chuj, no i masz zapis i nic, nie zapisało się. To chociaż wiesz, powinno być, że nie przerobiony, jeżeli ta, jeżeli przypuśćmy byłoby tak, że nie dałem rady, tak? No. Przerobić, to powinien być nieprzetworzony surowiec w samochodzie, w garażu. A tu nic, pusty jest popier. Chyba, że to będzie jedną akcję. Ja wyciągam go i sprawdzam, czy tam faktycznie jest pusto. Ale jest napisane w garażu, że jest pusto w nim. No ale jak wyciągniesz, to ile za wyciągnięcie stracisz? Nieważne, kurwa. Jeśli się okaże, że jest, no to spoko, kurwa, na skup chyba polecimy. No. Robię syn datę. Kasa będzie w kieszeni, jak to się mówi. O ile się wyrobimy. No ale ze sprzedażą to szybko idzie. Mówię, mam nadzieję, że po prostu tylko Bóg jest jakiś w garażu. To jest... O, już jest jasno. Ja go nie udostępniłem dla tanku, bo się chyba nie da, bo to jest typowo donatorski pojazd. Tak samo jak ten. Huntera. Nie da, tak samo tak, jak Huntera się nie da udostępnić. Zabity przez Bartek. Ten Bartek to jest, nie wiem, czy to jest gimba, czy nie. Sam się zabił jeszcze. Powiem własny. On musiał samochodem go potrącić na przykład i wybuchnąć. No możliwe. Zderzył się albo coś. A ja tu nie wiem, kto ile ma lat w tej grze. Ciężko rozpoznać. No. Po głosie można. Po głosie to na pewno. A jak oglądam te nagrania, to głos mi zmienia i to mocno. A tam mam taki, jakbym przez noc gadał. No, coś takiego. Mikrofon, też dużo zależy od ustawienia mikrofonu w DS-ie i w Windowsie. Ja nie wiem, jak to ustawić, żeby było, wiesz, normalny głos mój, nie? Ale teraz powiem ci, że FPS-y to mam w porządku. Jak sobie robiłem te ustawienia, przestawiałem. A jak chyba na tym nagraniu, jak nagrywałem, to ciebie chyba było normalnie słychać, nie? O, tak. Nie, nie wiem. Klapeczek, uważaj. Oto ten Bartek. Tak. No. Trąb na niego. Kolego. Kolego. Czemu nie podjeżdżasz? Podjeżdżaj. Kolego. Dobra, wysiadamy, nie? Tak. Weź go tam, przypilnuj jakby co. Okay. Dobra. Co chcesz, Gosiu? Mam prośbę. Możesz mi trochę pożyczyć pieniędzy o te 5010, bo szybko straciłem. Bartek, my razem graliśmy wczoraj, ty chyba sobie jaja robisz. 5000, ty wiesz, ile ja pracowałem na 5000? Bartek. Bartek, jak to grałem wczoraj? Grałeś ze mną wczoraj, to pikapa ci naprawiał. Masz trochę hajsu? A co, rozjebałeś się z kim zderzyliście się, czy co? No, nie, właśnie, nie, właśnie. Nie, właśnie. Kurde, jak mogliście być na złocie? Na złocie? Jak mogliście być na złocie i nie poinformować o tym fakcie wujka Jędrasa, no? Wstydźcie się, panowie. Wujek Jędras zawsze pomoże, zwłaszcza na skupie, panowie.
A, za drobną opłatę. No ale po co ci 5 koła? Na co chcesz? Na co chcecie 5 koła? Potrzebujemy wyciągnąć samochód, kolegi. Samochód? Teraz przed restartem? Teraz przed restartem? Bo jeszcze diamenty. Kiedy Bartek zarobi też. No a ogólnie Bartek co ma w garażu? Terenowy. Poczekaj, to poczekaj, ja policzę drogi do bankomatu, żeby wiedzieć, czy mogę was obrobić. Nie żartuję, dobra, chodź tam 5 koła. Kurwa. Diamenty prawie 5000 już. Będziemy przerabiać chyba. No, albo jedziemy twojego chemita załadować. Ale tam ktoś widzę, że chyba kradnie ten Drodex. Bo już tam miało na początku napad rabunkowy i jedno morderstwo. Teraz ma dwa morderstwa i próba kradzieży i kradzież pojazdu. Dzięki. Spoko. Widocznie ktoś tam okrada. Na diamentach mówisz? No nie wiem, możliwe. Diamenty albo złoto, nie wiem. Bo widać, że mu podrosło. Ej, jak coś to uważajcie na tych ludzi, na co są na liście poszukiwanych, co nie? Bo oni tam dosyć widzę, że mają sporo zabój na koncie. To może okradają na skupach albo na przedpółkach. Dobra. Ktoś do mnie pisze, bo Paweł, muszę tutaj poczekać, wiesz? Dobra. Przeczytam, bo na Steamie ktoś tam... Nie widzę coś twojego znacznika. A nie, no. Nie widać, bo nie te ciuchy chyba. Nie, już widzę, bo tak się zlał ze ścianą. A, ten znacznik, dobra. Zaraz Zoli do nas dołączy, bo on w armii już jest. O, dobra. To jak coś wyślij mu za ten, do gangu. Tak, wiem. Czekaj, muszę go przy okazji dodać. Jaką on ma tam nazwę? Dolinę. Zolinek? O, jest. Czekaj, Zolinek. Mapa tak jakby tej. Biała, czerwona kropka dookoła białe. Jeden raz. Nie mogę go przenieść. No to podaj mu tam hasło, bo może musisz mieć tą pełną kontrolę. No, siema. Siema. Jaką ty... Nie opisze hasło wam. Czemu? Nie jest trudne hasło, jest bardzo łatwe właśnie. No. Ma być dla nas łatwe. Słuchaj, ty... wysłał ci zapęd do gangu? Zaraz wyślę. Czekaj, chodzi mi ten, na Steamie na razie, żeby cię dodać. To masz Zolinek? To później. Zolin 7. A, dobra. Wiesz, że wchodzę do garażu, tylko nie wyciągałem chętnie. A tam zero diamentów, że pusty, mi pokazuje, że pusty. Mówiłem. No ale co, mówiłeś, datę zrobiłem, chłopie. Ale mówię, one się zapisują, jak dowiedziesz do garażu. To ty pidolisz. Tak. Kiedyś mi się zapisywało normalnie. Ale już zmienili. Aha. Ale no to... To słuchaj, to w takim razie ja powinien mieć nieprzetworzone, kurwa, ale pełne. Pełna ciężarówka powinna być, a jest pusta, chłopie. No nie wiem. Przynajmniej tak mi pokazuje, kurwa. No nie ale wiem, jak najpierw... przerobiłeś, to... nie przerobiłeś, wykopałeś, to zawiązuj do garażu. No tak, a pokazuje, że jest pusty. No to nie wiem, może... Może... usuwa te itemy i... do garażu. Ej, ten Bartek tutaj gdzieś był. Nie, Bartek, jak on się nazywał co wczoraj? Tam. Bartek? Czy dealer? Bartek. Gdzie on pobiegł? Zostawił samochód? Nie, biegnie chyba.
No, biegnie. Bartek, nie zostawi tak samochodu. On aż się prosi o wytrychy. Nie no, jedź, jedź, ja coś tak mogę wyciągnąć. Dobra, czekam aż tylko to wejdzie do gry. Wyciągaj tego Hemita czy coś. Jedziemy zapakować we trzech. To teraz pół godziny już jest tylko. To nie dam rady? Ale miałem buga, ja pierdolę. No ja też. Garaż, teraz jeszcze raz spojrzę. Ja jestem na lotnisku. Ktoś diamenty sprzedał. No co się spodziewałeś? Za wyciągnięcie? Wow, jakie mam grafikę fajną, nowe. Ty koszty wyciągnięcia to tylko 30 koła. To u mnie jest więcej. Jej, jestem tam głupo. 30 tysięcy tylko. Masz? No i chuj, pusty jest. To co, próbujemy zapakować? Kruszec z diamentu. Zapakuję, kurwa, kruszec. Daj kluczyki. Na gdzie, kurwa, pół godziny, chłopie, jak nawet nie zdążymy wykopać i wrócić tutaj. Nie. Dobra, to daj kluczyki rzuć, tylko, rzuć zapakować tutaj. Muszę. To daj mi. Będziecie jechać pod lotnisko? Nie. Możesz podjechać. Co mi tam daje znaczek? Gdzieś mnie znaczek na mapie pokazuje. To pokazuje, gdzie wy jesteście? Nie wiem, mi nie pokazuje, gdzie ty jesteś. No nie, mi pokazuje taki prostokąt. Taki. W jakąś stronę, nie wiem dlaczego. Mi pokazuje, torwanie jest, tylko musisz patrzeć tak na kościół chudy. No tak. Prowadzi, bo jesteście w mieście. Tam, przy garażu jesteś. Jechać do was? Możesz jechać, ja potem chcesz. Po restarcie będziemy diamenty, no, ładować. On tam jest, chudy. Tam masz kościół, na kościół się patrz i będziesz widział jego znacznik. No ten znacznik tak, ale chodziło o ten na mapie. Na mapie to nie ma przecież w ogóle. Tam gdzie oni pojechali, kurwa. Ciężarówka im wybucha na diaksach. No to chłopaki stracili twój. No. Ale cena diaksów niech wzrośnie. Wyciągnięcie, kurwa, chęta tego, no to jest mało, chuj. Kupiłem helkę. Nie kupuj helki, tylko dawaj tutaj, kurwa, chęta kupuj sobie. Jadę. Sprawdź na ciężarówki. I na pilota. Bo czasem się przydaje. Mam licencję. Wszystkie. Te, które można kupić w licencji. Ja czekam tylko na tamtego policjanta. Żeby mi oddał moje 150 tysięcy. To mi to już nikt nie odda, kurwa. Nie, raz możesz mi kupić magazynki? No. Bo ja nie mogę te do twojej broni. To ja ci kupię, tylko będziesz musiał mi na rebelkę dać.